Cześć drogie dzieci, w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach witam Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś nauczymy się, jak wykonać kotka wyskakującego z kubeczka i machającego do nas swoimi łapkami. Do tego zadania będziemy potrzebować papierowego kubeczka, kartki papieru dosyć sztywnej, kolorowej, nożyczek, oczek, słomek, czarnego flamastra, kleju do papieru oraz taśmy klejącej. Słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście przygotowani. Zaczynamy! W pierwszej kolejności musimy odrysować naszego kotka, czyli twarz oraz łapki. Następnie musimy wyciąć to, co narysowaliśmy. Twarz jest prawie gotowa, teraz musimy przykleić naszemu kotkowi oczka. U babki główka jest gotowa. Teraz użyjemy słomek, by zrobić konstrukcję, która będzie ruszała naszym kotem. Dwie słomki musimy odciąć powyżej tych zgięć. Teraz w kubeczku musimy zrobić dziurki. Jeżeli jesteście jeszcze mali, poproście rodziców o pomoc. Jedna musi być w dnie. I po bokach. Teraz przekładamy. Jedna rączka i druga rączka. I musimy jeszcze tylko nakleić głowę kotka i
Widzicie? Zobaczcie. Nasz kotek jest gotowy. I zobaczcie, jak może do nas fajnie machać. Mam nadzieję, że podobała wam się ta zabawa. Teraz czas na was, żebyście zrobili podobnego kotka w domu. Więc razem z kotkiem do was macham i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.